dziś mamy podwójną dawkę przyjemności, ponieważ prócz samego wąchania tej książki mamy tu również aspekt klejowy, więc wąchanie jest podwójne, ponieważ to jest aspekt klejowy, ponieważ to jest zadanie naklejanie, czyli jak możecie się domyślać, jest to książeczka z naklejkami. Ale nie zanudzajmy, tutaj przejdźmy sobie jednak dalej. Książeczka oczywiście jest z firmy Amit. Firma Amit wydaje dużo takich książek, nie tylko frencowych z naklejkami. I jak wiemy, temat frencowy jest to temat, który was wszystkich oglądaczy YouTube'owych bardzo drażni. Przejdźmy sobie jednak do samej książeczki. Sama książeczka oczywiście, okładka jest bardzo fajna, twardziutka. Fajna, twarda. Tu na początku mamy napis, że nie zapominajka. Oczywiście, ale nie będę spoilerował. Całość ma tak naprawdę 16 stron. Ale na co ja bym wam przede wszystkim chciał zwrócić uwagę w tej książce? To na piękną jakość oczywiście zdjęć. Czas na relaks. Mamy tu krótki opis. I oczywiście tutaj tak naprawdę mamy na przykład zachęcajkę, żeby uzupełnić scenę naklejkami z szyldem z baru z sokami, grającymi głośnikiem oraz pięknymi kwiatami. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, jak pięknie mamy narysowane te obrazki tutaj, które są stricte odzwierciedleniem zestawów, które mamy aktualnie w katalogu. Nie będę wam teraz pokazywał, każdy wie tak naprawdę o co chodzi. Naprawdę uważam, że tak jak w przypadku Nexo Knight, tak i tutaj bardzo fajne są te rysunki, które wyglądają dużo lepiej niż dany zestaw wygląda w rzeczywistości jako Lego. Prezentuje się to dużo bardziej i naprawdę jestem pełen podziwu, że ktoś, teraz pytanie, tak ładnie narysował odnosząc się do zestawu Lego, czy odwrotnie, zestaw Lego został tak ładnie zbudowany na podstawie jakiegoś obrazka. Przypuszczam, że to pierwsze. Tu jak widzimy, na przykład mamy miejsce na naklejki i tych wszystkich miejsc musimy się trochę domyśleć właśnie na soki, na wszystko, gdzie je mamy naklejać. Przejdźmy sobie na kolejną stronę. No tutaj jak widzimy, mamy prostszą zagadkę, po prostu nakleić twarzyczki brakujących zwierzątek lub jakieś elementy brakujące. Oczywiście zaraz sobie do naklejek samych dojdziemy. I tutaj jakaś zagadka typu słodkie sudoku, gdzie musimy ciasteczkami wyklejać resztę. Kolejny zestaw, siłownia z Heart Lake City, również jakże pięknie narysowana, jak ładnie. Nawet nie wiecie naprawdę, jak mi to wszystko podoba. Jestem pełen podziwu. No i kolejny raz Amit mnie jakby, jeżeli chodzi o jakość, o to wszystko nie zawodzi. Tu mamy taki labirynt, jak widać, gdzie trzeba będzie kawałek labiryntu wkleić. To na pewno będzie jedno z cięższych zadań. Przejdźmy sobie jednak do samej naklejeczek. Same naklejeczki bowiem jest ich dużo. Nie powiem, 16 stron ma sama książka, natomiast nie liczymy tutaj oczywiście naklejek. Mamy tutaj jedną tą zagadkę, którą widzieliśmy. Mamy szyld, mamy dodatkowe elementy, które możemy podoklejać właśnie na każde zagadki. Co jest bardzo fajne, mamy tu opisane przede wszystkim, które naklejki służą do którego, które zagadki z których stron. Co jest niesamowicie fajną podpowiedzią też, chociaż tak naprawdę czy to jest potrzebne? No nie wiem. Tutaj 8, 9, 10 strona, tu już 11, tu już weszliśmy chyba na te kolejne strony, których jeszcze tutaj nie mamy. No i tutaj z tym labiryntem, nie powiem, byłby to pewnie nie lada problem. Musiałbym sobie najpierw to wyciąć, poprzymierzać, dopiero później naklejać. Wchodzimy również na naklejki dość mocno luźne. I spójrzcie, jak dużo mamy naklejeczek tutaj dość mocno luźnych. Mocno luźnych chodzi po prostu o to, że nie są przypisane do żadnej zagadki. Natomiast są małe, jakże słodkie kotki, wiewióreczki, króliczki, kotki, wstążeczki, ciasteczka, pieski, jeżyki. Mamy tego papuszki, mamy tego naprawdę tutaj ogrom i te naklejki, no, czymś tam możemy wykorzystać. Oczywiście, ja ich sobie nigdzie nie wykorzystam, bo oczywiście bez jaj. Natomiast, jakbym był, byście mieli młodszą siostrę, nie wiem, czy sami byli małą dziewczynką, naklejki dla mnie byłyby super nawet do wykorzystania w jakiegoś rodzaju pracach szkolnych. Mamy kolejne dwie strony takich samych naklejek, pełno luźnych naklejek, które naprawdę fajnie możemy wykorzystać. Kolejne ptaszki, pieski, koniki, papuszki, pieski, klocuszki, dziewczynki, kwiatuszki, klocuszki, kameleonki. Naprawdę jest tego tutaj pełne, z tego ogrom i naprawdę można to w fajny sposób wykorzystać. Czy przyozdobić sobie pokój, przyozdobić sobie zeszyt, książki, cokolwiek. Wykorzystać, tak jak mówię, w jakiejś nawet pracy domowej, jakieś wyklejance. Kolejna strona, jeszcze jedna tutaj właśnie tego typu elementów. I również tutaj mamy pełno wszelkiego rodzaju paczki, naprawdę takie spektrum, plasterki, nawet szminki, gwiazdki, no muszelki. No jest tego naprawdę pełno do fajnego wykorzystania. Wracamy do naklejek, które są nam przydatne w zadaniach. Czyli jak widzimy, książka ma tego typu właśnie naklejki, które możemy wykorzystać w książce. Oczywiście nie musimy, możemy sobie to zachować, wykorzystać jak chcemy. Na przykład właśnie nie sugerować absolutnie książką, co też jest niegłupie. I ostatnia też taka właśnie strona, chyba już ostatnia, tak, ostatnia. Więc naprawdę nie wiem, ile to jest naklejek, kurde. A, mamy napis, ponad 300 naklejek. Nie chcę mi się liczyć tych naklejek. A, mamy napis, ponad 300 naklejek. A nie jest nigdzie napisane, ich jest. A, mamy napis, ponad 300 naklejek. Natomiast no no one na pewno idą w setkach. A, mamy napis, ponad 300 naklejek. Co jest naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, tutaj super. Sama jakość tego też widać, jest grube, fajne.
porządny materiał, naprawdę właśnie z którego możemy sobie te naklejki pobierać. Kolejna zagadka, dokończenie tamtej. No i tutaj właśnie te kolejne dotnij paski do wysyłania paski. Fajne to jest właśnie na tej zasadzie, kolejny przepięknie odzorowany zestaw. Fajne to jest właśnie na tej zasadzie, że no tutaj i naklejkę do książki, i naklejki mamy poza książką. Oczywiście ostatnia strona, nie spoilerujmy sobie. No i całkowite zakończenie. I teraz tak, moja opinia odnośnie tej książki. Tak jak mówiłem, oczywiście, ja gdybym sobie kupował sam, byłbym trochę naprawdę już zwariowany, chociaż tak jestem, ale tak ten był całkowicie niepoczytalny jakiś. Co wam mogę powiedzieć? No na pewno nie będę tej książki wam zachwalał w ciemno, bo wiadomo, że większość z was pewnie jej nie kupi, bo większość moich fanów jest jednak chłopcami. Ale jeżeli jesteście dziewczynkami, jeżeli macie młodsze rodzeństwo na przykład, jest to siostra, naprawdę taka książka, szczególnie na wakacje, jako taka rozrywka, może być super, ale po wakacjach pełno tych naklejek właśnie może przydać do przyozdobienia czegoś, nie wiem, mebla, piórnika, zeszytu, czegokolwiek. Natomiast wracając do głównego tematu, no ja właśnie ślepo tego nie będę polecał, niczego, że są tak nie robię, bo staram się być naprawdę w miarę obiektywny. Natomiast na co należy zwrócić uwagę? Na kolejny raz przepiękne wykonanie ze strony Amitu. Nie tylko jakość papieru jest fascynująca, naprawdę to jest jakość, jaką chciałbym widzieć wszędzie. Tak samo jest właśnie chociażby ze wszystkimi rysunkami, które są po prostu przepiękne. I kolejny raz chciałbym na nie zwrócić uwagę, abyście również wy zwrócili częściej uwagę na wydawnictwo Amit i na piękne rzeczy, jakie oni wydają. Ponieważ, tak jak mówię, naprawdę wydają oni no, światowy poziom, to mało powiedziane generalnie, to, co się dzieje właśnie w ich książeczkach, jakość i jak to jest wszystko fajnie zrobione. I ja trochę żałuję, że takich rzeczy nie było po prostu też w moim dzieciństwie. Natomiast, tak jak mówię, polecać wam jej na siłę nie będę, ale jeżeli macie to młodsze rodzeństwo lub sami jesteście małą dziewczynką, to wtedy jak najbardziej jest to target dla was i to się wam na pewno przyda i to się wam na pewno spodoba. Nie spodziewałem się, że będę takie coś właśnie recenzował kiedykolwiek na swoim kanale zajmując się Lego. Niemniej zrobiłem to, wow, super. Dzięki więc wam za kolejną wspólną recenzję, a tobie Amicie za kolejną książeczkę, z którą mogłem się zapoznać. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.